Cześć, siema, z tej strony Namician. Witam Cię, Kruszynko, w pierwszym w tym roku odcinku halloweenowym. Zaczynamy od pogadaneczki. Polska versus Halloween. Ale spokojnie, następne odcinki to już będą różne tutoriale. W takim razie, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Sezonu. Nagrywam cały film od początku, ponieważ miałam źle założoną perukę, więc żebym się nie denerwowała, koniecznie staw mi łapkę w górę, a ja już zaczynam. Może zacznijmy od tego, skąd w ogóle wzięło się Halloween. Bo wiedza wielu osób zaczyna się i kończy na tym, że jest to święto pogańskie albo dzień, w którym dzieci nawiedzają domy, krzycząc radośnie cukierek albo fikus. Historii Halloween możecie usłyszeć wiele. Najprawdziwsze jednak jest ta, że wywodzi się ono z celtyckiego święta Samhain. Jest to najważniejsze święto dla Celtów. Celebrowali oni wówczas odejście lata i rozpoczęcie zimy. Jest to także dzień zakończenia starego i rozpoczęcia nowego roku czarownic. Wierzono, że to dzień, w którym światy mogą się przenikać, a na ziemię schodzą duchy, zarówno te dobre, jak i złe. Ludzi, którzy umarli w ubiegłym roku oraz tych, którzy jeszcze się nie narodzili. Trochę to wszystko creepy. Szukały one wówczas schronu, miejsca, a właściwie duszy, w której mogłyby spędzić następny rok. To właśnie ludzkie obawy spowodowane strachem, że złe duchy mogą wstąpić w ich duszę, stworzyły tendencję przebieranek. Początkowo zakładano straszne maski, stare, zużyte, robocze ubrania, łachmany. Łachmany to mój styl. A jeszcze później zaczęto przebierać się za zwierzęta. Taki wizerunek miał odrażać i odstraszać duchy. Bo w końcu, kto by chciał mieszkać w takim czymś? Stąd też nasze przebrania. Teraz jest jednak już zupełnie inaczej. Nie trzeba ubierać się przerażająco. Coraz częściej bowiem na ulicach mijamy dzieciaki poprzebierane w ulubione postacie z bajek, przesłodzone istotki i różne takie. Obchody Samhain trwały 2 dni. Stąd też Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Chrześcijanie, chcąc wypchnąć te wszystkie złe i pogańskie nawyki, zaczęli dodawać coś od siebie. Na przykład wprowadzili modlitwę na sabatach. No i po latach przekształciło się to w nasze święta. Czyli wszystko wywodzi się z pogańskich tradycji. Obchodom towarzyszyły także wspólne rozpalanie ognisk. Płomienni stróże mieli na celu przyciągnąć do siebie dobre duchy i odstraszyć te wszystkie złe. Stąd też dość znany zwyczaj, który z dziewczynami celebrowałam. Gra w 12 świec, która polega na tym, że ustawia się w okręg 12 świec i każda ze świec to dany miesiąc. Skacze się nad nimi raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i tak 12 razy. I ta świeca, która nie zgaśnie podczas skoku, bo robi się to bardzo szybko, bo chodzi o to, żeby przeskoczyć jak najszybciej, symbolizuje miesiąc, w którym będziesz miał szczęście. A brnąc dalej w te ogniska, to była kiedyś taka tradycja wrzucania kości, żeby się spaliły. I to było takie drwienie sobie ze śmierci, ale jednocześnie tworzenie takiej bariery ochronnej, ponieważ wierzono, że jeżeli się przejdzie pomiędzy ogniskami, no to właśnie się ta bariera wytworzy. W jej miejsce weszła zabawa, która polega na wrzucaniu orzechów do ogniska. I ten orzech, który zrobi największy BOM! powoduje szczęście w miłości w następnym roku. Istnieją bardzo różne opinie i często jest to kwestia sporów, czy podczas Samhain, Halloween, można wróżyć. Ja na przykład osobiście uważam, że cała aura tego święta właśnie jak najbardziej przyciąga do siebie. Ponieważ jest to taki magiczny, niepowtarzalny dzień i to właśnie pozwala nam z takim kontaktem, z taką po prostu czystą magią i dla mnie to jest po prostu niezwykłe i to właśnie w tym dniu kocham. Niegdyś wystawiono także stoły z różnymi pysznościami dla upiorów, dla zabłąkanych dusz. Zupełnie tak jak w polskich dziadach. Przypadek? Nie sądzę. A głównym argumentem polskich krytyków Halloween jest to, że jest to zagraniczne święto i broń Boże, nie możemy go przyjmować do siebie, bo jednakże, gdy słyszę ten argument, to po prostu mam ochotę strzelić facepalma i śmiać się w twarz. Bo jeżeli taki krytyk choć na chwilę zagłębiłby się w jakąkolwiek lekturę poświęconą dziadom, zrozumiałby, że jest to praktycznie 1 do 1 odzwierciedlenie Samhain i Halloween, lecz w polskiej wersji. Kilka lat temu powstała w Polsce taka tendencja, można by już rzec, że wręcz tradycja marszy korowodów świętych.
Polega to na tym, że dzieciaki przebierają się za ulubione postacie z Biblii, idą ulicami miasta i śpiewają różne piosenki. I w sumie spoko, nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że powstało to tylko i wyłącznie dlatego, żeby totalnie wymazać, żeby chciałam powiedzieć wyeliminować problem, jakim jest Halloween w Polsce. Uważam, że to, co z Halloween zrobiła Polska, sorry bardzo, raczej Kościół, jest dość przykre, ponieważ jest to dzień, w którym każdy mógł się poczuć kimś ważnym, kimś fajnym, kimś takim równym, bo tego dnia każdy jest po prostu równy, bo im brzydsze, tym ładniejsze, więc naprawdę nie trzeba się wypiękniać, nie trzeba się malować, chociaż właśnie to nam daje największą frajdę. Jest to dzień, który możecie spędzić ze znajomymi na wróżbach. Jest to dzień, w którym możecie pozbierać cukierki, udekorować dom, upiec przepyszne ciasta, pobawić się w typowo halloweenowe zabawy, takie jak łowienie jabłek z beczki z wodą, czy strącanie różnych rzeczy słodyczy z drzew z zakrytymi oczami. Ale przede wszystkim dobrze się bawić. Propaganda szkół oraz kościoła wywołała taki zabobonny strach rodziców i części dzieci właśnie przed Halloween. Więc muszę wam przyznać, że takim moim wielkim marzeniem jest wyjechanie do Stanów albo Wielkiej Brytanii właśnie w ten dzień, bo choć nie jest on dniem wolnym od pracy, jest równie hucznie celebrowany jak Boże Narodzenie. Naprawdę, nie żartuję. Swoje pierwsze Halloween obchodziłam w wieku 11 lat, czyli jest to 9 Halloween w moim życiu. I muszę się przyznać, że przez ostatnie lata bardzo ono się zmieniło w Polsce. Przywędrowało ono do nas w latach 90. i wtedy był naprawdę duży szał. Zresztą nawet w 2013-2012, o ile się nie mylę, zdeklarowało się ponad 95% osób w Polsce, że tak, świętuje Halloween! A z roku na rok tych ludzi było coraz mniej. I to właśnie było spowodowane tym, że w różnych mediach wygłaszano hasła, które miały na celu ośmieszyć i poniżyć ludzi celebrujących to święto, uznając ich za zabobonnych, głupich i wycofanych. I naprawdę jest mi z tego powodu bardzo przykro. Bo fakt, ile frajdy daje mi to święto do dzisiaj! Ja w tym roku będę chodzić po cukierki i się tego nie wstydzę! To jest po prostu obłęd! A to, co z tym świętem robi Polska, to jest dno. Dobra, Kruszyny, idźcie po ciasteczko, herbatę, kawę, cokolwiek, siadajcie i gadamy, bo to będzie totalny hicior! Opowiem wam teraz najbardziej hardkorową przygodę, jaką miałam związaną z Halloween. Ale żeby nie! Ale żeby nie przedłużać to! Zaczynamy! A nie, jeszcze jedno! Przeciwnicy Halloween także podają taki argument, który myślą, że jest bardziej sensowny, polegający na tym, że 31 października to jest święto szatana. To jest głupota, fakty! Okej, ten dzień jest świętem dość ważnym w kościele szatana, ale nie wiąże się niczym z Halloween, bo to jak wam powiedziałam, Halloween jest świętem, który generalnie ma odstraszać złe duchy. Nie przyciągać. A szatan nie jest duchem, ale pomińmy już ten fakt. Zaczynamy! Miałam w swoim życiu taki Halloween, że nasza ekipa się spóźniała. Było nas 4. Ja, mój kuzyn, moja kumpela i mój mały brat. Miał wtedy 7 lat. Więc stwierdziliśmy, że skoro oni przyjdą dopiero za godzinę, to my obejdziemy moją ulicę, sąsiednią ulicę i sąsiednią ulicę do ulicy sąsiedniej. No i było super, zbieraliśmy cukierki, już mieliśmy wypełniony początek naszej torby, aż nagle natrafiliśmy na dość straszny dom. No i oczywiście YOLO, wchodzimy do środka, w końcu to Halloween, pośmiejemy się. Ten dom wyglądał tak, że było trzeba wejść na taką klatkę. I on był kilkupiętrowy. Powiedzmy jak w bloku, ale była to kamienica. Rozdzieliliśmy się i zaczęliśmy dzwonić do różnych mieszkań. Niestety nikt nam nie otwierał. No i troszeczkę zniechęceni stwierdziliśmy, że wychodzimy. Wszyscy już jesteśmy na dole, chociaż nie. Mojego brata nie było. Został gdzieś na górze. Trudno powiedzieć, co on tam robił, no ale okej. Poszłam po niego. Schodzę z Mikim na dół, jesteśmy już wszyscy i idziemy do wyjścia i nagle BOM! Drzwi na końcu korytarza zamykają się, a światło zgasło. Wszyscy oczywiście przerażani. Tego dnia nie było wiatru, więc to było jeszcze bardziej schizowe. O co tu w ogóle chodziło? W głowie miałam tylko fakt, że dzień 31 października to moment, kiedy zapisywanych jest najwięcej zjawisk paranormalnych. No dobra, wiecie jak to jest. Chwila strachu, a potem wszyscy w śmiech. No więc idziemy w stronę wyjścia i nagle zauważamy sylwetkę. Sylwetkę mężczyzny. Te drzwi na samej górze miały takie jakby okienka ciemne, mleczne. Dlatego tą sylwetkę podświetliło nam jakieś przejeżdżające auto. Jesteśmy po prostu spanikowani. Serca zaczynają walić jak głupie. Zaczynamy się lekko wycofywać.
I zwracamy uwagę, że w tym momencie ten gość, bo wyczailiśmy, że to jest mężczyzna po sylwetce, zaczyna iść w naszą stronę. Szedł tak szybko, że światło gwałtownie się zapaliło, ponieważ było to światło na taki czujnik ruchu gdzieś tam na początku korytarza. My się nadal wycofujemy, a ten gościu jeszcze bardziej przyspiesza. Stajemy w końcu w miejscu, bo doszliśmy do końca korytarza i nie wiemy, co robić. Ten gość podchodzi do nas, jest już jasno, po prostu serce wali. Podchodzi do mojego małego brata, chwyta go za kark, za kurtkę, podnosi do góry i rzuca nim o ścianę. Moja kumpela wpadła w totalną panikę i od razu zaczęła ryczeć. Ja też przerażona podbiegam do mojego brata, który leży rozwalony na ziemi, na kafelkach, podnoszę go, otrzepuję skórzu, przytulam. I on dopiero teraz był tak zszokowany, że dopiero teraz zaczął płakać. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to mam telefon, zadzwonię do mamy. Wyciągam go szybko, patrzę, rozładował się. W tym momencie gość otworzył drzwi do swojego mieszkania na szerok i do niego wszedł. Był to moment, kiedy mogliśmy zacząć biec, uciekać. Ale naprawdę nie wiem jakim cudem nie udało nam się to. On zdążył wybiec z domu i dobiegł do tych drzwi jako pierwszy. Zaczął je trzymać, więc nie mogliśmy otworzyć. Wziął klucz, zakluczył i wsadził go do spodni. W tym momencie mózg zaczął już świrować. Jesteśmy sami, w jakimś dziwnym domu, z jakimś psycholem. On znowu zaczyna iść w naszą stronę, a my znowu panicznie się wycofujemy. Nie wiemy, co robić. Jak już doszedł do nas, chwycił mnie za rękę i zaczął mnie szarpać. Zaczął mnie szarpać jak po prostu jakieś zwierzę. To jako wegetarianka jest bardzo złym przykładem, ale myślę, że rozumiecie. W tym momencie krzyknęłam do Roberta, czy masz telefon? Na szczęście miał. Zadzwoń do mamy! No i zaczął dzwonić. I w tym momencie to była najdziwniejsza rzecz, jaka tam była. Gość zapytał się, do kogo dzwonić. Nastało jakieś 5 sekund ciszy i było słychać tylko ty. Po czym on stwierdził, mam nadzieję, że dzwonisz do wychowawczyni. Tak, jakkolwiek jest to absurdalne, on miał nadzieję, że dzwonimy do naszej wychowawczyni, żeby powiedzieć jej, co my tak właściwie robimy. W tym momencie akcja nabiera jeszcze bardziej na sile. W drzwiach staje kobieta. Kobieta trzymająca taki nóż. I zaczyna się wydzierać, że w tej chwili mamy posprzątać ten syf, który zrobiliśmy. Fakt, na ziemi leżały rozbite jajka, ale nie były to nasze. Ja zawsze byłam ta od wody i mąki. Robiłam ciasto ludziom na drzwiach. Kumpela zaczyna panikować jeszcze bardziej, drze się na całą epę, po prostu zwykle... Ale naprawdę się nie dziwię, bo to było psychodemiczne przeżycie. Mój kuzyn dodzwonił się do naszych mam. A one jak opętane wybiegły z domu bez kurtek, nawet w kapciach, naprawdę. I biegły pod dom, który im podaliśmy. Nagle kobieta, teraz już wiem, że jest to jego żona, poszła do domu i wróciła ze szmatą. Z całej epy trzasnęła tą szmatą w moją kumpelę i powiedziała, że w tej chwili ma zacząć sprzątać. Tak, z nożem. Tutaj zaczęła wymachiwać. Ona oryczana, skulona na ziemi, po prostu zaczyna się wić, pełzać, nie wiem jak to nazwać, po prostu zaczyna ścierać, po prostu to było straszne. A ten koleś nadal trzyma mnie za rękę, mój brat płacze, a Robert w tym momencie stwierdził, że rzuci go papierem toaletowym w twarz. I scena normalnie jak z filmu. W momencie, kiedy papier upadł na ziemię, słyszymy huki dobijające się osób do drzwi. Bo tak jak wam mówiłam, były zamknięte, nie szło wejść. I kobieta mówi, wpuść, pewnie kolejni, damy im wszystkim nauczkę. Myślałam, że w tym momencie mnie puści, ale jednak pociągnął mnie za sobą i zdążyłam się wywalić, więc chwilę byłam ciągnięta po ziemi, praktycznie z ręką, kurde, naciągniętą tak, że masakra. Otworzył i nasze mamy wbiły. Zrobiła się taka afera. Ich totalnie przytkało, a my po prostu hukiem wybiegliśmy z domu. One tam zostały dobrych 15 minut i się bardzo kłóciły, z grubsza nie chciały nam przybliżać, o co chodziło tak głębiej, ale chodziło mniej więcej o to, że był to zapyziały kretyn, który był bardzo prawicowy i generalnie Bóg, honor, ojczyzna, nic więcej się nie liczy, a takich jak my to najlepiej na to się palić. I to było moje story, ale chciałabym z niego wyciągnąć jakieś wnioski, konsekwencje, podsumować, zrobić morał. Wiecie co? Halloween nie jest niebezpieczne. Niebezpieczni są ludzie, którzy chcą je wyniszczać. Bo zazwyczaj są to jacyś fanatycy, którzy wmówili sobie, że to jest złe i już nie będą tego tolerować, bo nie! I głębszych argumentów jakichś nie mają.
ale mimo wszystko będą twardo stawiać na swoim, chociaż tak naprawdę nigdy nie zagłębili się jakoś w genezę tego święta, nigdy nie spróbowali się pobawić i myślą, że tylko ich zdanie się liczy. A takie myślenie jest bardzo złe, ponieważ doprowadza ono do destrukcji wszystkiego, czego się dotyczy. Człowiek głupi to nie ten, który wierzy w daną rzecz. Człowiek głupi to ten, który ma swoje zdanie oparte na wyimaginowanych przemyśleniach, a nigdy nie praktykował. I tak na dzisiaj już tyle, kruszynki. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapki w górę i dajcie mi znać w komentarzu, jak Wy obchodzicie Halloween i opowiedzcie swoją najbardziej drastyczną, charakterystyczną, straszną przygodę z Halloween związaną. Oczywiście zapraszam na wszystkie social media, a jeśli się już z Wami żegnam, widzimy się w piąteczek o godzinie 17. Elo, kocham Was, kruszynki!